Dzień dobry, nazywam się Justyna Adler-Stokowska i Agata Pyta-Dulewicz. Jesteśmy fizjoterapeutkami i na co dzień pracujemy w Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat w Łodzi. Od początku naszej działalności zawodowej związałyśmy swoją pracę z fizjoterapią dziecięcą. Od wielu lat to właśnie w tym obszarze i w tym kierunku zdobywamy doświadczenie i wiedzę. Praca z dziećmi jest naszą pasją, dlatego codziennie staramy się rozwiązywać problemy naszych małych pacjentów w sposób jak najbardziej przyjazny, ale i kompleksowy. GMFCS to 5-stopniowy system oceny, który opisuje zdolności dzieci od urodzenia do 18 roku życia w zakresie funkcjonowania i poruszania się w życiu codziennym. Nacisk w ocenie kładzie się przede wszystkim na umiejętności siadu, zmian pozycji i chodu. GMFCS opisuje możliwości funkcjonalne, przemieszczanie się wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz potrzebę używania technologii lub urządzeń pomocniczych do poruszania się, takich jak chodziki, kule, laski, wózki manualne czy elektryczne. Celem klasyfikacji jest przede wszystkim zrozumienie obecnych możliwości dziecka, tak aby zaplanować jak najlepszy proces rehabilitacyjny, który pozwoli mu na możliwie największą samodzielność w życiu codziennym. System GMFCS pomaga także wyznaczać realne cele terapeutyczne.